Dzień dobry. Dzisiejsze spotkanie z Państwem nie będzie poświęcone bezpośrednio graniu na instrumencie, co zwyczaju mam okazję robić, mimo że instrument tutaj mamy. Będziemy dzisiaj mówić troszeczkę o kontuzjach, jak ich unikać, jak się ich ewentualnie pozbyć. Pozwolę sobie czytać z kartki z tego względu, że mógłbym się na ten temat zbyt wiele rozgadać, a czas mamy dość ograniczony, więc przejdę do rzeczy. Problem kontuzji ręki u osób grających na instrumentach muzycznych jest w dzisiejszych czasach czymś niestety coraz bardziej powszechnym. Pytanie dlaczego? Coraz większe wymagania, coraz dłuższe programy, coraz szybsze tempo. Któż by nie chciał grać w takich tempach jak François Lele czy Ramon Ortega? To wszystko powoduje, że mamy coraz mniej czasu na odpoczynek, na sport, który bardzo polecam. Do tego złe nawyki, również te żywieniowe, które mają bardzo duży wpływ na naszą kondycję fizyczną. Godziny z instrumentem, gdzie kciuk, zwłaszcza uboisty, przedramię, plecy, kark, pas mięśniowy pod łopatkami spina się, to już tylko krok do bólu i kontuzji. Co robić? Na co dzień jak najwięcej ruchu fizycznego. No powiem szczerze, że ta forma aktywności, można powiedzieć, umiera z tego względu, że coraz więcej spędzamy czasu z telefonem, gdzie ten kciuk znowu męczymy, coraz więcej, można powiedzieć, ćwiczymy na siedząco. Z jednej strony w orkiestrze też się gra na siedząco, ale ta sylwetka, ta postawa nie pomaga w odpowiedniej pracy całego naszego aparatu, którym wykonujemy nasz zawód, bardzo ciężki zawód fizycznie. Oczywiście, jeżeli chodzi o sport, to może nie polecam siłowni, podnoszenia ciężarów czy boksu, ale bieganie, tenis stołowy, na przykład mój ulubiony, to powiem od razu, zapewnia, oczywiście pływanie też, zapewniają bardzo dobrą kondycję, wzmacniają organizm i samo to już zapobiega wielu kontuzjom. Odpowiednio długi sen w godzinach oczywiście rozsądnych, w których organizm najlepiej się regeneruje, czyli nie od 2 w nocy do 12 w południe, a najlepiej 22, 23 do 7 rano. No i oczywiście potem śniadanie i wybieramy się do akademii, żeby ćwiczyć albo do szkoły. Odpowiednia dieta oparta na naturalnych produktach żywnościowych, bogata w składniki odżywcze, potrzebne do ciężkiej pracy, jaką jest właśnie gra na naszym instrumencie. Odpowiednio dopasowane również ćwiczenia do specyfiki naszego instrumentu, a w wypadku oboju, można powiedzieć, to ćwiczenia powinny dotyczyć w dużej mierze kciuka, gdyż jest on najbardziej obciążony podczas gry. Nieruchomo godzinami utrzymuje ciężar całego instrumentu. Często jest problemem nie tylko on sam, a sylwetka podczas gry. Może odłożę kartkę, bo chciałbym też wspomnieć tutaj sylwetce. Dla nas wszystkich to, co mówię, wydaje się bardzo takie... Wszystko to, co mówię, wydaje się takie jasne, ale zwróćcie Państwo uwagę, czy na pewno wszystko robicie, żeby ból, który się być może u Państwa pojawia, jeżeli nie, to być może będzie się pojawiał, czego nie życzę, z czego on wynika? Właśnie bardzo często z sylwetki. Od tego zależy, jak stoimy, jak siedzimy. Jeżeli nasza sylwetka podczas gry za bardzo jest przechylona do przodu, no to po jakimś czasie wysiądą plecy. Jeżeli się bardzo będziemy nachylali do tyłu, to cały tutaj pas mięśniowy też jest nieodpowiednio napięty. Właściwie ta sylwetka powinna być bardzo naturalna, głowa w miarę możliwości wyprostowana. Dodam tylko, że 90% osób, populacji można powiedzieć, ma problemy jakieś z kręgosłupem. Czy w jedną, czy w drugą stronę zgarbienia, skoliozy i tak dalej. To jest już problem, który powinniśmy na bieżąco sprawdzać, w jakim stanie jest nasz kręgosłup i robić wszystko, żeby te wady się nie pogarszały. Więc w wypadku oboju jest tak tyle fajna sytuacja, że sylwetka prawidłowa jest taka, można powiedzieć, bardzo, bardzo wyprostowana. Głowa prosto, kolana może troszeczkę w taki sposób, jakbyśmy jechali autobusem lub tramwajem i starali się, nawet nie trzymając, utrzymać równowagę. Czyli nie całkiem na baczność, bo to spina, tylko nogi, można powiedzieć, delikatnie ugięte, że gdybyśmy chcieli pofrazować, to właśnie nie nachylać się za bardzo do przodu, czy przeginać do tyłu, na bok, tylko tymi kolanami być w stanie pracować. Fajnie, jeżeli kostka, nie wiem, czy ją widać, biodro i ramię są w jednej pozycji i wtedy w ten sposób możemy dość pewnie trzymać się oboju, tak bym to nazwał. Oczywiście bardzo ważny jest też sam układ pleców, żeby nie było, też się często spotyka, że to może się posłużyć instrumentem. On jest taki sam. Ręce mamy różne długości mamy palce. Niektórzy niestety grają w ten sposób, że ramiona są bardzo do przodu. To jest bardzo zła sylwetka i po jakimś czasie plecy, ramiona zaczną się spinać i to jest nieuchronna droga do kontuzji. Więc polecam sylwetkę w miarę wyprostowaną, rozluźnioną, taką, kiedy przykładamy obój do można powiedzieć, do ust, a nie odwrotnie, że ta głowa, bardzo często jest też kolejna wada, że za bardzo schylamy głowę do przodu i szyja jest tutaj zgięta.
obój w ten sposób, dźwięki wychodzą gorsze, intonacja jest zła, barwa niedobra, no ale jakoś tak jest nam łatwiej zbliżyć czasem tą głowę niż odwrotnie. Więc sylwetka wyprostowana, staramy się być o centymetr wyżej niż jesteśmy, obój i taką sylwetką z ugiętymi czasem nogami, jeżeli potrzebujemy coś zafrazować, możemy wykonywać nasze zadania związane z grą na oboju. Ręka, oczywiście to wszyscy wiedzą, ale przypomnę, tak jak ją opuszczamy, jest ona w naturalny sposób, tak się układa, no to staramy się w taki sposób ją również do tego instrumentu przyłożyć. Wiem, że zdaję sobie sprawę, że to nie tak dla każdego jest łatwe, bo każdy ma inną długość palców, a obu jest taki sam. Więc staramy się tak zrobić, żeby to było optymalnie dobrze. Zawsze staramy się, żeby ta odległość, nie wiem co będzie widać, żeby nie było czegoś takiego, że przykładamy rękę za bardzo do tej oktawówki pierwszej lub do trylowych klapek. Tak samo prawa ręka nie powinna się tu opierać na klapkach. Wszystko powinno być w takim kółeczku. Każdy paluszek nad swoją klapką. Piąty palec pomiędzy klapką. Dis agis mniej więcej. Pamiętam, że profesor Goricki uczulał na to bardzo, żeby praca rąk tak wyglądała. A piąty palec prawej ręki, czyli ten, pomiędzy klapką C-acis. W gotowości do grania, czyli jak palcujemy, wszystko tu się odbywa na zasadzie takiej młoteczkowej, żeby palcami nie odchodzić za bardzo do tyłu, do przodu, tylko każdy palec ma swoją klapkę, nad nią się porusza, a piąte palce są w gotowości, żeby używać wszystkich tych klapek. Odkładam instrument, miał go nawet w ogóle nie być, ale się pojawił. Teraz tak, od czego zacząć, jeżeli się już, obojętnie czy się pojawiły kontuzje czy nie, jak rozpocząć dzień z instrumentem? Przede wszystkim rozgrzewka. Na czym ta rozgrzewka ma polegać? Oczywiście w zależności od tego, chyba też w jakim wieku jesteśmy, w jakiej sytuacji, czy możemy sobie pozwolić na różne wymachy ramion, na nawet pajacyki. No, pewnie dzieci pamiętają jeszcze, jak ja chodziłem do przedszkola, to było bardzo modne ćwiczenie na dzień dobry w przedszkolu, żeby sobie stanąć i wymachy po prostu takie razem z nogami. Nie chcę tego prezentować, bo to będzie budziło pewnie u Państwa śmiech, ale warto takie coś zrobić sobie z 15 pajacyków. Jest bardzo, bardzo fajnie organizm pobudzony. Oczywiście różnego rodzaju wymachy ramion w jedną stronę, czy tak samo lewa ręka. Można to robić równocześnie w dwie strony, można na zmianę rękami. Te akurat ćwiczenia, czasem zdarza mi się chodzić na treningi tenisa stołowego. Tam zawsze około 20 minut to jest takiej mocnej rozgrzewki. Po tych 20 minutach to ja już powiem szczerze, że mam dość, jestem bardzo zmęczony i spocony. I między innymi również właśnie te wymachy ramion oraz taki bieg dookoła sali jest zawsze. Zawsze od tego zaczynamy. Do tego wszystkiego rozgrzewamy nadgarstki nasze, tylko tu jest dość ważna sprawa. Z nadgarstkami ostrożnie, nie powinniśmy za bardzo wykonywać ruchów okrężnych, gdyż wszystkie ruchy okrężne w stawach powodują, że te stawy się troszeczkę nam ścierają. Jeżeli zrobimy to delikatnie, nie ma problemu. Taki ruch nie może być robiony na siłę i mocno. Ruchy nadgarstków, jedyne prawidłowe jakie mogą być w ten sposób, oraz poziomo, nic więcej. I to samo z głową. Głowa można powiedzieć, że jest... Wszystkie nasze żyły są dobrze ukrwione i tlen odpowiednio odpłynie do mózgu i potem, można powiedzieć, od niego odpływa. To wszystko ma znaczenie, w jaki sposób my mamy ułożoną głowę. Może teraz zbyt chaotycznie o tej głowie powiedziałem. Powiem tak, bardzo ważne ćwiczenie na głowę również, w jaki sposób możemy zadbać o nasze kręgi szyjne i o prawidłowość tutaj, to tylko i wyłącznie ruchy. W ten sposób, jakbyśmy kiwali głową, że tak, przy wyprostowanej głowie, na boki. Do tyłu oczywiście też. Unikajmy ruchów okrężnych. Ruchy okrężne wydają się takie dość popularne i też, jeżeli robimy bardzo delikatnie, powoli, nie robimy sobie krzywdy. Jeżeli robimy energicznie i mocno, niszczymy sobie kręgi szyjne i to też może w przyszłości powodować kontuzję. No oczywiście różne skręty tułowia, to nie będę jeszcze raz pokazywał. Jest to niemniej bardzo istotne, żeby krwioobieg pobudzić do dalszej pracy. Można również używać różnego typu akcesoria, na przykład różnego typu piłeczki rehabilitacyjne. Poproszę jakąś, o taką właśnie, dzięki tym piłeczkom i sportowi ćwiczy się również koordynację. Zacznę może od takiego jeżyka, którego można kupić w sklepach rehabilitacyjnych. Znakomita rzecz, przed egzaminem, przed lekcją, przed spotkaniem z instrumentem rozgrzać sobie najpierw ręce z jednej strony, z drugiej, okolice kciuka, pojeździć sobie przed ramieniu. Oczywiście lepiej jak nie ma marynarki w tym momencie, ale rozgrzać sobie te najważniejsze elementy, które biorą udział potem w grze. Bo gdyż nawet ostatnio pamiętam jak ćwiczyłem,
I ktoś mi zwrócił uwagę na to, jak niesamowicie pracują tu wszystkie ścięgna, grając lewą ręką. Nie będę tego teraz może pokazywał, ale to nie tylko nam tu palce pracują. To jest cały mechanizm, skomplikowany bardzo, który bierze udział potem w ciężkiej pracy, kiedy my wykonujemy miliony szybkich ruchów i to wszystko musi dobrze działać i być znakomicie rozgrzane. Więc na tą rozgrzewkę nie marnujmy czasu. A dlaczego o tym problemie w ogóle tak długo mówię? Coraz częściej spotyka się u osób, które dużo ćwiczą, że mają coraz większe, coraz poważniejsze problemy z ręką, że boli kciuk, boli ramię, spinamy się i właściwie godziny z obojem stają się coraz mniej przyjemne. A wiadomo, zależy nam na tym, żeby grać jak najwięcej, poznawać jak najwięcej repertuaru i żeby ta gra nam sprawiała również przyjemność. Więc oprócz takiego jeżyka, którego już zaprezentowałem, są również inne piłeczki. O, na przykład tu jest ping-pongowa, którą można może nie tyle już używać na samym sobie, ale zachęcam do tego sportu, gdyż, czyli tenisa stołowego, gdyż jest mało kontuzjogenny, znakomicie trenujemy wzrok. Dlaczego? Powinniśmy, na pewno Państwo siedzą, no może nie wszyscy, ale dość długo przy telefonach, przed nutami, przed książkami, cały czas ten wzrok jest wbity w coś nieruchomego, bliskiego, no i niestety to na nasz wzrok nie działa najlepiej. Powinniśmy ten wzrok ćwiczyć. Najprostszym ćwiczeniem jest takie oddalenie w coś, w co patrzymy i przybliżanie. I tutaj skrócę tą wypowiedź. Tenis stołowy, kiedy ta piłeczka setki tysięcy razy wraca tam i z powrotem, zwłaszcza jak już dobrze gramy, no powoduje, że ten wzrok się naturalnie ćwiczy. Oprócz tego koordynacja znakomita, ćwiczenie wszystkiego, co trzeba. Jeżeli gramy prawą ręką, to można powiedzieć, uchwyt rakietki jest akurat taki, który powoduje, że kciuk pracuje w inny sposób niż jak gramy na oboju. On po prostu się trenuje. I osoby zauważyłem, które grają tenisa stołowego, nie skarżą się na bóle rąk, grając na instrumentach dętych. Za piłeczkę dziękuję. Można używać również innego rodzaju, na przykład krążki. O, piłeczka nam poleciała. Krążek. Do czego on służy? Jedne z ćwiczenia, które będę Państwu pokazywał, no można powiedzieć, dotyczą techniki pianistycznej, którą... Nie chcę teraz powiedzieć źle tytułu książki, ani autora. W każdym razie ćwiczenia pianistyczne polegają na tym, nam się też bardzo przydają, że zaczynamy sobie nasze paluszki ćwiczyć, jak już jesteśmy troszeczkę rozgrzani i na przykład robimy sobie z 20 albo 40 takich zamknięć, ale to jest bardzo ważne, żeby od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. W momencie, kiedy się nam te palce już troszkę męczą, należy absolutnie przestać, rozgrzać i zrobić przerwę. Po tej przerwie możemy sobie samymi końcówkami paluszków popracować tyle samo razy. I jeżeli to nam zacznie znowu dokuczać, że zaczyna boleć, przestajemy. Bardzo ważne, żeby również kciuk ćwiczył w tym momencie, gdyż ten kciuk, zwłaszcza prawy, u nas bardzo intensywnie pracuje. Zawsze ćwiczymy nie więcej niż 40 powtórzeń, ja już mogę ich nawet troszkę więcej zrobić, ale kiedy zaczyna coś boleć, znaczy zaczynamy czuć zmęczenie mięśni, które pracują w ten sposób, zrobimy sobie przerwę. Jak już mamy większą formę, albo chcemy sobie nadbudować siłę, bo to jest bardzo istotne, służą jeszcze konkretne inne urządzenia, takie akcesoria, można powiedzieć, na przykład takie kółeczko kupione, no nie powiem, nie chcę reklamować sieci, ale w popularnym sklepie sportowym, który chyba w każdym większym mieście jest. Takim kółeczkiem dobrana odpowiednio siła, ten kolor zielony akurat to jest chyba najmniejsza siła potrzebna do zaciskania, służy po to właśnie, żeby sobie paluszki troszeczkę już w inny sposób niż taki, bez żadnego urządzenia, wzmacniać. I po jakimś czasie te palce są po prostu dużo, dużo mocniejsze, skracając całą wypowiedź i są bardziej przygotowane do ciężkiej pracy, jaką jest gra na oboju i również wzmacnia to nasz kciuk, który staje się mocniejszy. Jest jeszcze inny rodzaj piłeczki, poproszę również o nią. Jest, bardzo dziękuję. To jest piłeczka sklepu rehabilitacyjnego, która ma jeszcze inne zadanie, nie tylko zaciskanie, bo to jest jedna strona medalu, przecież my tak samo potrzebujemy rozwierać sprawnie ręce. I do tego rozwierania rąk służy właśnie między innymi taka piłeczka. Ona jest wyposażona oprócz tego, że taki jest z miękkiego materiału, ale również możemy założyć z tej strony na kciuk, z tej strony na każdy z palców. A może tutaj poproszę panią dyrektor konkursu i może zaprezentujemy na pani profesor Agacie, która nam... Dzień dobry. Bardzo dziękuję za rzucanie piłeczek z grami. Tak. Pani Agata... Tak, świetnie. I tu po kolei każdy palec, tak. Nie musi być za głęboko. Nawet właśnie lepiej, jeżeli... O, to dobrze, że prezentujemy. Lepiej, żeby on troszeczkę... O, przed tym kosteczek tutaj, tak, i następne palce, tak. A to może będzie za ciężko. Na początek może być ciężko, ale po jakimś czasie ta ręka się wzmocni, będzie dużo lepiej. I teraz, ćwiczenie polega na tym, że zmiatamy piłeczkę maksymalnie, a potem maksymalnie rozprężamy rękę, ale robimy to dość szybko, czyli w miarę możliwości. I proszę o 12 powtórzeń. I teraz raz, dwa,
Jeżeli będzie ból, to przestajemy. Ale jak się uda 12 zrobić, to już jest bardzo dobrze. Czujemy, prawda, że jest opór w jedną i w drugą stronę, więc ćwiczymy te palce w najlepszy możliwy sposób. I to jest realne wzmacnianie naszego całego aparatu, można powiedzieć, takiego mięśniowego, bo również w ramie się czujemy, prawda, że tutaj wszystko mocno pracuje. Tak. I teraz, żeby nie nadwyrężyć, to przestajemy, robimy przerwę, to by samo by trzeba było zrobić z drugą ręką, ale zdejmujemy, proszę wyjąć. Tą piłeczką można, tak jakby się nudziło nam, wyjąć na przykład, tak, właśnie. I zawsze po takim ćwiczeniu fajnie sobie troszeczkę rozmasować rękę. To własną techniką, dowolną nawet, takim pocieraniem. Ja tu wezmę tą piłeczkę, bo to jeszcze nie koniec z nią. Tak, to jest bardzo dobre zawsze. Potem takie troszeczkę ugniatanie w okolicach nadgarstka. Tu, gdzie jest największe przewodnictwo, można powiedzieć nerwowe, możemy troszeczkę uciskać, ale nie za mocno, bo to, jak robić dokładnie, to już lepiej, żeby ktoś inny Państwu powiedział, o tym będzie dalsza część tego wykładu. Potem troszeczkę na boki rozmasować można, potem sobie nasz kciuk możemy pougniatać, tak jest. A teraz dalsza część pracy z piłeczką. Można ją traktować również samą z siebie, czyli zgniatamy, ale również można ćwiczyć sobie samym tym. Nie wiem, jak to nazwać, tym, tak, że tu zakładamy na kciuk. Palce, tak? Tak. I w tym momencie też skupiamy się na przykład, nawet nie musimy na wszystkie, ale skupiamy się na wszelkich ruchach, którymi kciuk pracuje. Czyli nawet sobie można samemu wymyślać ćwiczenia, że co w takim układzie jesteśmy w stanie zrobić, żeby kciuk rozprężać i zaciskać. Najlepiej go do środka, o właśnie, tak jest. A ta gumka mu ma troszeczkę przeszkadzać. Jeżeli za mało przeszkadza, to naciągamy ją troszeczkę wyżej, żeby zacisk był większy i znowu rozprężamy. I we wszystkie możliwe strony, we wszystkie takie, w których on nie pracuje w czasie grania na oboju. Bo wiadomo, w czasie grania na oboju jest tak i godzinami męczy się. I teraz dlaczego się męczy? Można powiedzieć, no ćwiczenia powinien być coraz mocniejszy, nieprawda? Każdy, kto interesował się chociaż troszeczkę na przykład ćwiczeniami na siłowni, wie, że jak się idzie na siłownię, to nie bierze się sztangi, nie stoi się nią, bo to nic nie da, tylko trzeba ją podnosić. I tak samo z naszym kciukiem. Jeżeli my stoimy godzinami z tym kciukiem, który nieruchomo sterczy i trzyma cały obój, on nie ćwiczy się wtedy, on się degraduje w ręce. Więc my musimy rekompensować mu ten nieruchomy stan i zacząć go w jakiś sposób ćwiczyć. I między innymi to ćwiczenie właśnie do tego służy, żeby można było wykonywać. Teraz może zostaniemy razem, bo ja pokażę parę jeszcze ćwiczeń innych, dobrze, które można wykonywać. Także już Państwo znacie krążki, piłeczki, bardzo dziękuję, troszeczkę boli, super. I właśnie bardzo dobry odruch. Zawsze po ćwiczeniach fizycznych, oprócz tego, to też poproszę jeszcze Panią Agatę, oprócz tego, że rozluźniamy, to fajnie jest naciągnąć. Ja to miałem pokazać później, ale chyba już teraz to zrobię. Jedno z lepszych ćwiczeń w trakcie grania, tylko teraz przeskakuję, może nawet dobrze. Miałem po kolei tu się trzymać mojego harmonogramu. Już się rozgadałem więcej niż to powinno być, ale wydaje mi się, że to są ważne rzeczy. Teraz pokażę coś takiego i poproszę też Panią Agatę. To jest świetna rzecz dla oboistów. No to już taka, można powiedzieć, nie jakaś bardzo tajemnicza. Stajemy sobie przy ścianie, jest dość miękka, dajemy sobie w ten sposób rękę, najpierw ja pokażę to Pani Agata, i staramy się troszeczkę tak naciągnąć, jeżeli czujemy, że jest dość mocno naciągnięta oraz tu pas cały taki barkowy się troszeczkę naciąga, to stoimy sobie tak około 30 sekund, żeby nas za bardzo to nie bolało, ale żebyśmy czuli, że wszystko rozciągamy. Bardzo poproszę, dobrze? I proszę powiedzieć mi, czy będzie odczuwalny w ten sposób, tak? Świetnie. I teraz sylwetka się odchyla tam i żeby czuć było, że troszeczkę tu wszystko się naciąga oraz w okolicach nadgarstka. Naciąga się. Świetnie. I około 30 sekund. To samo można zrobić z drugą ręką za chwileczkę. To ciężko. Tak. I to jest jedno z lepszych, proszę Państwa, ćwiczeń właśnie podczas gry na oboju. Przerywamy grę. W ogóle grę powinniśmy sobie dzielić w taki sposób. Też o tym miałem wszystko po kolei. Będę teraz w inny sposób chyba już improwizował. W jaki sposób ćwiczyć? Rozgrzaliśmy się już. Pani Agata już poćwiczyła, można powiedzieć, mocnymi elementami. Teraz będziemy, powiedzmy, że gramy. Dzielmy sobie to granie, w ogóle samo ćwiczenie. Strasznie ważne, żeby koncentrować się maksymalnie na tym, co robimy. Nie musimy ćwiczyć 8 godzin dziennie. Ćwiczmy mniej. 7,5 na przykład, 7,5, ale bardzo intensywnie, w taki sposób, żeby każdą minutę wykorzystać maksymalnie dobrze do, chodzi o koncentrację, wykonując taki sposób ćwiczenia, czy to gamy, czy pasaże, czy utwory, żeby nam zależało na jak na najlepszym wykonaniu tego, co robimy. Niemniej konieczne są przerwy, o tym czasem zapominamy, że co pół godziny powinniśmy sobie wstać, odłożyć obój i wtedy ponaciągać. Teraz parę ćwiczeń razem porobimy sobie tutaj może. Ja odłożę to może, między innymi fajne ćwiczenie, że sobie pstrykamy, tak jakbyśmy grali, kiedyś się grało w kapsle, teraz tego nie ma, czyli naciągamy każdy z palców, tak, i tak po 10-20 razy,
Potem wracamy do kciuka. Ja tu powiem szczerze, że się troszeczkę posługuję również książką, które Państwa, czy takim, można powiedzieć, czasopismem, które zdobyłem w Korei ze swojego czasu, Wind and Brass. I tu jest cały zestaw ćwiczeń, które można wykonywać właśnie w wypadku nas oboistów, flecistów również. Między innymi właśnie to, co teraz pani Agata robi znakomicie. Drugie ćwiczenie, one będą raz na cały nasz, cały nasz organizm, a czasem na palce. Teraz tak, robimy na siłę. To, co popełniam, jaki błąd. Garbimy się i wyprostowujemy. I tak z 15, w przerwie naszego ćwiczenia. To jest bardzo ważne, żeby wszystko, co nas tutaj spina, to wszystko rozluźnić. Tak jest. My to oczywiście teraz skrócimy troszeczkę. Teraz znowu nasz kciuk, żeby się nie nudziło. Możemy to robić obydwoma. Staramy się je maksymalnie dotknąć w najdalszy punkt, gdzie tylko się da. W moim wypadku nie mogę tego już dalej, więc tak. Przytrzymujemy i rozluźniamy, i w drugą stronę. I tak, i z powrotem. Następne ćwiczenie. Bardzo proste, niby śmieszne, ale to też rozluźnia, rozciąga. Tak, i z powrotem. Tak, z powrotem. Tak, z powrotem. Tak jest. Ćwiczenie już o ścianę pokazałem, bo ćwiczeń jest tutaj troszeczkę więcej, ale nie będziemy wszystkich demonstrować. Również odnośnie tu właśnie nadgarstków i wszystkiego. Maksymalnie tak, maksymalnie do góry. Maksymalnie tak, możemy na zmianę robić tak. Wiem, co śmiesznie wygląda, proszę Państwa, ale to nie są żarty, to jest bardzo poważna sprawa. Zresztą, jak Państwo macie kłopoty, polecam od razu, też to miałem przeczytać po kolei. Oczywiście, jeżeli już jest ból, mam jakieś problemy, do lekarza, ortopedy. Ale co się wydarzy? Już od razu Państwu powiem. Przepiszę Państwu maści przeciwbólowe, da jakiś lek przeciwbólowy i powie, żeby sobie zrobić przerwę, co bardzo często jest rzeczywiście konieczne. Przy następnej wizycie powie, najlepiej, abyście Państwo nie grali na tym instrumencie albo grali tak po 5 minut dziennie, bo to dla Państwa szkodzi. No i nie do końca się tutaj z tym zgodzę, bo jeżeli coś powstaje, jakiś ból, oczywiście najprościej nie grać, ale nie na tym rzecz polega. Sami wiemy, że sportowcy, wybitni nawet, no mają regularnie kontuzje i to nie znaczy, że po pierwszej kontuzji jakiejś poważnej nawet, dużo poważniejszej niż nasze są, że kończą karierę sportową. Nie, wręcz przeciwnie. Udają się do lekarzy, ale potem do rehabilitantów. I teraz odpowiednia dobrana rehabilitacja, odpowiednio dobrany rehabilitant i ćwiczenia, które zaleci, to jest podstawa tego, co powinniśmy robić. Ja sobie tu znowu teraz troszeczkę przypomnę, żeby tutaj nie przeciągać tego naszego wykładu, bo rozgrzewka już była. Cała tajemnica potem w pokonaniu kontuzji to jest dobranie sobie odpowiedniego rehabilitanta oraz odpowiednich metod leczenia związanych z rehabilitacją. Wiele z tych metod potem, jeżeli już będziemy u rehabilitanta, jesteśmy sobie sami w stanie potem stosować różnego rodzaju właśnie masaże czy naciągania palców i to bardzo pomaga. Jest też znakomita metoda, jeżeli już nas bardzo boli, metoda tak zwanego głębokiego lasera. Ona, można powiedzieć, że szybko niweluje stany zapalne i poprawia, można powiedzieć, sposób funkcjonowania ręki, no ale niemniej nie można się cały czas opierać na tego typu zabiegach. Trzeba po prostu o własny organizm i on cały aparat wykonawczy zadbać, żeby on nam nie dokuczał. W każdym razie odnośnie rehabilitacji chciałbym tylko podsumować, że najlepiej udać się do takiego albo popytać wśród znajomych. Ja też mogę doradzić prywatnie, jeżeli ktoś by miał takie potrzeby, bo coraz bardziej mnie ta sprawa interesuje, widząc wśród młodzieży coraz większy problem w tym względzie. Niemniej najlepiej, jeżeli rehabilitant miałby kontakt już wcześniej z muzykami i miał pewne metody opracowane, które działają. Ciekawostką na pewno w dziedzinie współczesnych metod rehabilitacyjnych jest bardzo bezpieczna i mało inwazyjna technika Bowena, o której właściwościach i charakterystyce opowie Państwu dyplomowana rehabilitantka, ale również oboistka, pani Magdalena Sułkowska, której oddaję właściwie teraz głos, a z Państwem się żegnam, życząc samych sukcesów, które niekoniecznie muszą się rodzić w bólu. Czego Państwu życzę i przekazuję głos pani Magdalenie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Sułkowska, jestem terapeutką techniki Bowena i oboistką. Dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o tej metodzie, którą się zajmuję, o technice Bowena i jak ona się ma do nas, do muzyków, jak może nam pomóc. Dużo się mówi o tym, jak ważne są ćwiczenia techniczne, wprawki, gamy, także ćwiczenia na staccato, na tryle. I wszyscy wiemy, że są one bardzo istotne, mimo że są nużące, często przez nas nienawidzone, ale mamy świadomość, jak ważne są do tego, aby w utworach mieć świetną sprawność. Za mało jednak mówi się o tym, co przed tymi ćwiczeniami technicznymi i co po utworach.
Bardzo ważne jest to, aby w naszym zawodzie rozgrzać cały organizm, także przed graniem i zrelaksować go po. Nasz organizm jest bardzo obciążony, często stresem, ale dodatkowo nienaturalnymi pozycjami anatomicznymi. Na przykładzie oboju, gdy kilka godzin dziennie lub nawet kilkanaście trzymamy cały ciężar instrumentu w pozycji takiej, gdzie nadgarstek jest ciągle delikatnie spięty i jeszcze z obciążeniem i nie ma później tego czasu na ćwiczenia i zbalansowanie, to mogą się pojawiać kontuzje. Dodatkowo, gdy przychodzi stres i wszyscy się spinamy, także jest to później problem. Nasz organizm jest świetnie zaprogramowany. Bardzo dużo potrafimy z niego wycisnąć, ale też sam się odzywa, kiedy potrzebuje regeneracji. I w tym zdrowym funkcjonowaniu bardzo ważny jest balans. Żebyśmy mieli czas i na dużą aktywność, ale także na odpoczynek i regenerację. W dzisiejszym świecie czasem trudno o to zadbać, o to, żeby ten balans był. Nawet na przykładzie nas muzyków, kiedy często mamy projekt, w którym w domu musimy ćwiczyć, wyćwiczyć swoje partie, aby być przygotowanym na próbę. Następnie idziemy na próbę, na której także przez kilka godzin gramy, siedzimy i jesteśmy w tej samej pozycji. A jeszcze później mamy koncert, gdzie jest bardzo podobna sytuacja. I tak dzień w dzień, często nie dosypiając i nie mając tego czasu na regenerację. No i co zrobić w takiej sytuacji? Jeśli sami nie potrafimy zadbać o to, aby się zmusić do ćwiczeń, do samej pracy, do tego, aby sami się pilnować, aby zadbać o ten balans, o nasz organizm, to tu z pomocą przychodzi Bowen. Technika Bowena jest to powięziowa terapia manualna, której celem jest to, aby nasz organizm mógł się zregenerować, abyśmy mogli przywrócić ten balans. Zabieg trwa od 40 minut do godziny. Czasem jeszcze zadajemy pacjentom ćwiczenia. Pokazujemy, jak mogą wzmacniać szczególnie te najbardziej obciążone elementy naszego ciała. I na przykładzie muzyków jest to bardzo istotne. Bardzo ważny jest balans, czyli dbać o to, abyśmy w ciągu dnia, w ciągu naszej pracy mogli dać odpoczynek naszym dłoniom, także aby kręgosłup mógł się troszeczkę rozprostować, odpocząć, troszeczkę się poruszać, pochodzić, jeśli całe dni siedzimy. Ale ważne są także ćwiczenia, abyśmy wzmacniali te mięśnie, które są najbardziej obciążone. Na przykładzie nas, muzyków, oboistów, bardzo ważne są ręce. Najwięcej oboistów ma niestety problemy z dłońmi, z kciukiem, szczególnie prawym, który jest niezwykle obciążony przez cały ciężar instrumentu. Ale problem z kciukiem niekoniecznie wiąże się z samym kciukiem. Może być to także problem z całą ręką, z całym barkiem. Nie może boli nas sam kciuk. Dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy dobrze rozgrzewali cały organizm. Żebyśmy chwilkę przed ćwiczeniem rozgrzali się, troszeczkę poruszali, porobili ćwiczenia, abyśmy wzmocnili także mięśnie, które będą za chwilkę bardzo intensywnie pracować. Zabiegi techniki Bowena mają na celu nas na chwilkę zatrzymać, skupić się na swoim organizmie i dać mu ten czas, aby odpoczął. Gdy przychodzi do mnie pacjent, to na początku przeprowadzamy wywiad. Muszę się dowiedzieć, czym się zajmuje, jak pracuje,
jak spędza dnie, czy cały dzień siedzi przed biurkiem, czy właśnie się rusza, czy jest bardzo aktywny sportowo, abyśmy mogli przeanalizować, jak jego organizm funkcjonuje. Jest to podstawa do tego, abyśmy mogli pracować z organizmem. Robimy także testy. Musimy sprawdzić ruchomość, czy jest zablokowany na przykład bark, czy jakaś rotacja jest u nas dużą trudnością, albo także pojawia się ból. Dzięki temu możemy też patrzeć, jakie są postępy i czy już po zabiegu zwiększa się nam ruchomość, czy jednak nie, czy nadal jest ona utrudniona. Technika Bowena, jak powiedziałam, jest bardzo delikatną techniką, dlatego czasem się śmieję, że można ją nawet przespać. Nasi pacjenci przestawiają się z takiego aktywnego działania na autonomiczny, przywspółczulny układ nerwowy, odpowiedzialny za regenerację i odpoczynek. Czy po takim zabiegu techniki Bowena od razu widać efekty? Wielu pacjentów zadaje mi takie pytanie. Każdy organizm jest inny i każdy organizm inaczej pracuje. Zazwyczaj po takim zabiegu pierwszym zauważalnym efektem jest poczucie niezwykłego odprężenia i takiego odpoczynku. Natomiast nie zawsze od razu widać efekty. Jeśli jest to długi problem, często z ręką, jak u nas, to także bez ćwiczeń, bez wzmocnienia tej ręki nie będzie od razu efektu. Musimy także poświęcić czas na to, aby zadbać o ten organizm, aby go stopniowo wzmacniać i cały czas nad nim pracować. Zabiegi techniki Bowena wykonujemy raz na tydzień, nie częściej, ponieważ my mobilizujemy organizm do pracy, czyli od tego zabiegu organizm jeszcze pracuje. Organizm w trakcie jeszcze 3-4 dni może sam pracować, możemy czuć pracę mięśni, jak one troszeczkę się zaczynają układać, rozluźniać i dopiero z tygodnia na tydzień pracując będziemy widzieć znaczne efekty. Sama, jako muzyk, oboista, miałam bardzo duże problemy, szczególnie z nadgarstkiem, który miałam bardzo słaby, miałam dużą kontuzję i spore problemy w odcinku lędźwiowym. Przez długi czas sama szukałam i ćwiczyłam, chodziłam do fizjoterapeutów i próbowałam rozwiązywać te problemy. Gorąco polecam tę technikę, ponieważ wiem, że jest ona nieinwazyjna, przeze mnie jest sprawdzona i ja, jako muzykoboista, jestem z niej zachwycona, ponieważ widzę, jakie efekty mi daje i także jaką świadomość buduje w mojej głowie, świadomość organizmu, że należy o niego dbać, ponieważ jest to niezwykłe narzędzie, którym możemy świetnie pracować, ale musimy o nie dbać.